Pamiętacie jeszcze Pac-Mana? No oczywiście, że pamiętacie. Czy zastanawiało was kiedykolwiek, co stałoby się, gdyby połączyć Pac-Mana z horrorem? Bez względu na to, czy nie, czy tak, Dark Deception stoi przed wami i odpowiada wam na to pytanie. Przed wami dosłowny Pac-Man XXI wieku. Pełen grozy, horroru i jumpscare'ów, a także całkiem ciekawego lore, którym dziś się zajmiemy. Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się Dark Deception. Sporządzimy teorię, a także wyjaśnimy fabułę tej gry, a raczej chapterów 1-3, bo nad czwartym jeszcze nie siedziałem i chciałem poświęcić mu oddzielny materiał. Więcej o tym w późniejszej części odcinka. Moi drodzy, totalnie zmniejszyliście próg kciuków w górę pod poprzednim filmem, wbijając wspomniane tam 2,5 koła w jakieś 10 godzin, a sam film w 24 godziny po publikacji obejrzało 50 tysięcy osób. Wow, dziękuję wam z całego serduszka i tak jak obiecałem w poprzednim filmie, przed wami najlepszy tutorial we wszechświecie, jak zrobić kulkę ze śniegu. Tymczasem, moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy ten materiał, strzelę kciuka w górę pod tym filmem. Próg na dziś to 3 koła do końca tego tygodnia. Jeżeli nam się uda, w kolejnym filmie pokażę wam, jak wcisnąć F na klawiaturze. Zostaw także suba na kanale, jak jesteś nowy, ponieważ dobijamy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. Mamy już 95 tysięcy. Dziękuję wam z całego serduszka, jesteście najlepsi, kocham was. No i cóż, tymczasem, moi drodzy, ja bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie fabuły pierwszych 3 rozdziałów Dark Deception. Okej, zatem sytuacja wygląda tak. Wiem, że już w przeszłości wielokrotnie zdarzało mi się to mówić, że na ten i ten temat powstanie co najmniej z 5 filmów i każdy będzie opowiadał o czymś innym, żebyśmy w 100% przeanalizowali temat. I tak, z pewnością kiedyś wrócę do Petscope, jednak myślę, że jeszcze nie jestem gotów na jeden księżyc. Niemniej zmierzam do tego, już na temat Dark Deception chciałbym zrobić więcej niż jeden materiał i ten jeden będzie niejako połową wszystkich informacji, które chciałem zawrzeć, bowiem tutaj przeanalizujemy sobie fabułę chapterów od 1 do 3 z pominięciem czwartego chaptera, na którego temat powstanie oddzielny film w przyszłości, ale zanim ten się pojawi, przeanalizujemy jeszcze historię wszystkich potworów występujących na przestrzeni chapterów 1-3, a to w oddzielnym filmie. Także przeanalizujemy historię i to chyba tyle, chyba że w czymś się jeszcze pogubię, to powstanie jeszcze jeden materiał. I tym razem chcę wykonać je wszystkie, aby w pełni przeanalizować tę produkcję. Nawet mam już zapisane, kiedy film jaki będzie kiedy, a wcześniej tego nie robiłem, więc macie gwarancję pewności, że zajmiemy się Dark Deception od deski do deski. Lecimy. Zatem na dobry początek, czym właściwie jest Dark Deception? Jest to bowiem gra. Jest ona podzielona na kilka rozdziałów, które pojawiają się cyklicznie od września 2018 roku, kiedy to pojawi się chapter numer 1. Na ten moment mamy 4 rozdziały, planowanych jest 5. Czwarty wyszedł z 2 miesiące temu, a piąty ostatni planowany jest na 2022 rok. Samą grę prześmiewczo określa się połączeniem Pac-Mana z horrorem i oj, to stwierdzenie oddaje, bowiem basically lwia część rozgrywki sprowadza się do zbierania tych punkcików czy coś i uciekania przed tymi przyjaznymi stworkami, które tutaj już takie przyjazne nie są. I w kilku słowach to już chyba tyle na temat luźnego opisu gry. Przejdźmy więc do tego co najważniejsze, czyli do analizy jej fabuły. To koniec. Teraz moja wiara leży w ciemnościach. Właśnie tymi słowami rozpoczyna się pierwszy rozdział Dark Deception, a wypowiedziane one zostały przez naszego protagonistę, Daga Hausera. W kilku słowach do czynienia mamy z mężczyzną, który stoczył się na etapie swojego życia, niegdyś będąc znanym prawnikiem, szczęśliwie prowadzącym życie z żoną i córką, niemniej obecnie jest jedynie cieniem dawnego siebie. Doug właśnie znalazł się w mrocznej otchłani, gdzie poznaje kobietę imieniem Beers. Oh, another one. How nice to have some company again. Come over here. Let's have a look at you. You disappoint me, love. You really do. So many fears. So many desires.
Ta w zamian za jego pomoc oferuje mu odkupienie jego grzechów. I teraz naszym celem będzie zebranie w każdej z następujących po sobie lokacji odłamków dusz osób, które były tam przed nami. A pierwszą lokacją, do której się udamy, będzie Małpi Interes, czy też hotel wypełniony tymi małpkami, których bardzo nie lubisz. I tutaj tymczasowo fabuła się urywa. Tymczasowo, bo przejście tego jest piekielnie trudne. Naprawdę, to jest jak Soulsy, tylko że bardziej indykowe. I tak jak wspomniałem wcześniej, małpkami oraz resztą potworów w grze staniemy się przy okazji innego filmu. Musicie tylko widzieć tyle, iż no, są dość straszne czasem. I już na dobry początek możemy poddać interpretacji właśnie to zdanie. Odnosi się ono do osoby, która wcześniej przed nami znajdowała się w tym miejscu, ale udało się jej uciec. Jest nią I. Zatem w skrócie, I była dziewczyną, która znalazła się tu przed nami i udało się jej uciec, co bardzo nie spodobało się Birs, która teraz jej nie lubi. Na jej temat sporządzę w przyszłości oddzielny film, bo to naprawdę ciekawy typ postaci. Niemniej wracając, I podróżując przez mroczne wszechświaty, obserwowała wszystkie potwory, przez którymi uciekać będziemy przez całą grę i sporządziła notatki na ich temat, jednocześnie mówiąc, kim w rzeczywistości są. Szerszą analizą notatek zajmiemy się właśnie w tym oddzielnym filmie o potworach, niemniej w kilku zdaniach. Przede wszystkim małpki, które spotykamy na początku gry, są w rzeczywistości manifestacją morderców czy przestępców działających bardzo brutalnie, którzy po swojej śmierci skazani zostali na egzystencję jako małpy w zaświatach, w tym pięknym hotelu. Czyli krócej mówiąc, po śmierci zostali potępieni i właśnie zmanifestowani jako to coś. Niemniej, kiedy w końcu nam się to uda, poznajemy demona, diabła, Maleka. W skrócie Malek informuje, by nie ufać Brys oraz, że jeżeli zrobimy to, czego zechce, ta zostawi nas. Lecz w tym miejscu fajnie byłoby się zatrzymać i odpowiedzieć na pytanie, kim właściwie jest Brys i jaka jest jej przeszłość. I tutaj troszeczkę zaburzymy chronologię, by odpowiedzieć na pytanie, które zadałem przed chwilą. Zatem na przestrzeni gry, jak w praktycznie każdym produkcie tego typu w dzisiejszych czasach, możemy znaleźć notatki, które rozjaśniają nam całkiem sporą część lore tego świata. Zatem tak, Brys jeszcze za życia była początkującą aktorką, która usilnie poszukiwała sukcesu oraz sławy w Hollywood w latach 30. Wyszła za mąż za zamożnego biznesmena, Edgara, dzięki czemu władała dość sporą fortuną. Niemniej, mimo mocy pieniądza, żadne studio nie traktowało jej poważnie i nie chciało jej zatrudnić. Pewnego dnia, podczas imprezy w domu Edgara, Brys poznała tajemniczego mężczyznę imieniem Victor, który pałał się czarną magią i tymi sprawami. Victor pochodził z Europy Wschodniej. Brys udało się namówić nowo poznanego kolegę, by nauczył jej wzywania demonów itp. Do jednego z rytuałów tego typu potrzebna była ofiara, zatem ta w ofierze złożyła córkę pokojówki. Wówczas zawarła pakt z diabłem imieniem Malek. Może wiecie, może nie, ale Malek ma łeb do interesów, zatem dał jej 7 lat sławy w zamian za jej duszę. Po pewnym czasie Birs zaczęła dostrzegać, że ta umowa nie jest dla niej zbyt korzystna, zatem poczęła poszukiwać wyjścia z tej sytuacji, by jakoś rozwiązać pakt. Zatem dowiedziała się o pierścieniu, o jakże mownej nazwie Riddle of Heaven, zagadka niebios, którego moc była na tyle potężna, że mogła pokonać Maleka i stać się największą, najsilniejszą istotą we wszechświecie. W rezultacie Birs jest uwięziona w tej, w cudzysłowie, otchłani i wzywa zagubione dusze. Od teraz Birs wysyła Daga po różnych światach, by ten odnalazł odłamki dusz osób, które w tych światach znalazły się wcześniej przed nim. Zebranie ich wszystkich da kawałek tego wielkiego artefaktu, który odbuduje pierścień, dzięki czemu również Birs będzie coraz potężniejsza oraz będzie w stanie otworzyć kolejny portal do następnego świata, do którego się udamy. A właśnie, propos tego. Drugi świat, do którego się udajemy, jest po prostu piękny i kocham go bardzo. Przypomina trochę, wiecie, te niektóre lokacje z Outlasta 2, kiedy lądowaliśmy w szkole. Bo tak, drugim światem jest demoniczna, mroczna szkoła. Jak to brzmi? I nie będę się tak bardzo rozwadniał na temat poziomów w szkółce, bo jest on relatywnie bardzo podobny.
względem hotelu, a także całej reszty. Basically, cała rozgrywka polega mniej więcej na tym samym i jest piekielnie trudna. Niemniej, to co bardzo podoba mi się tutaj, to osoba, z którą będziemy się mierzyć. Dziewczyna imieniem Agata. I wiecie, jest to do bólu prosty przykład niepokojącej dziewczynki występującej w horrorze. Oczywiście kojarzyć wam się może z Egzorcystą, z Omenem i z Klątwą i Ringiem przede wszystkim. Niemniej, kim jest Agata? I wkraczaj do akcji. Przeszłość i jest bardzo ściśle związana z opowieścią o córce pokojówki, którą poświęciła Birs, bowiem właśnie ona jest córką pokojówki. Jej duszę po śmierci spotkał naprawdę niegodziwy i mroczny los, co uczyniło ją demonicznym dzieckiem nawiedzającym szkółkę. I tak, bardzo demonicznym. I fabularnie w kilku słowach na jej temat to wszystko, więcej w kolejnym filmie na temat właśnie stworów w grze. I drugi rozdział nie jest parzysty tylko i wyłącznie ze względu na to, że jest drugi, a ponieważ posiada także dwa światy. Pierwszy już sobie omówiliśmy, a drugim jest dwór, który nie jest tak fajny jak pierwszy, ale nadal bardzo mi się podoba. Bardzo pomysłowe. Bowiem do czynienia mamy z dworkiem, który wypełniony jest złotymi posągami, które poruszają się tylko wtedy, kiedy na nie nie patrzymy. I teraz zapytajmy i kim są te złote posągi. Zatem one również reprezentują pewien sort ludzi, mianowicie tych zagubionych przez chciwość, którzy teraz po swojej śmierci zmuszeni są, by żyć jako złote posągi. Naprawdę prosty pomysł na postać, ale gameplayowo jest naprawdę mega pomysłowy. Na początku trzeciego chaptera Doug trafia do kanałów ściekowych, gdzie mierzyć będzie się z gumowymi kaczuszkami, które zdają się być, no wiecie, spuszczone w kiblu, bo są zgniłe, brzydkie i w ogóle B, a do tego niezwykle kłamliwe. Bowiem z pozoru nie ruszają się, są zupełnie niegroźne, aż to nagle wstają do żywych i lecą na ciebie. Z tego też względu i uważa, iż zawierają one dusze kłamców. A sam kanał jest królestwem rzeczy przekłamanych. Kłamstw. I na końcu rozdziału trzeciego Doug ląduje w cyrku. Ten, jak nie trudno się domyślić, wypełniony jest klaunami, tylko takimi, no wiecie, straszniejszymi. I twierdzi, iż w rzeczywistości są tak naprawdę duszami troli ze zwyczajnego życia. No wiecie, o co mi chodzi. Chyba każdy zna osobę, która dręczy kogoś innego, ponieważ czerpie z tego jakąś satysfakcję i radość. Nigdy tak nie róbcie. Naprawdę. To jest strasznie w porządku i bardzo B. I tak, pod tym względem chapter 1-3 to już wszystko. Został nam tylko chapter 4, którym zajmiemy się w kolejnym filmie, bo nie chciałem iść na całość ze wszystkim, kiedy jako totalnie nie znam tego uniwersum, ja jeszcze w tym w ogóle nie siedziałem, a siedzę od paru dni i ogarniam ten film. Łapka się należy. Niemniej jeszcze nim skończymy, chciałbym jeszcze wyjaśnić, kim jest Doug, kim jest nasz protagonista, jaka jest jego przeszłość i co zrobił źle. Co zrobił mnie tak, iż trafił tutaj jako zabłąkana dusza. Lecimy! Na przestrzeni gry jesteśmy w stanie natrafić na strony pamiętnika Daga, czy coś w tym stylu, skąd dowiadujemy się całokształtu jego naprawdę smutnej historii i tego, jak bardzo niedobrym człowiekiem był. Doug wspomina, iż jego żona cierpiała na chorobę psychiczną, a ich córka Tammy również cierpiała na jakieś schorzenie psychiczne. Doug wstydził się swojej rodziny, wręcz nienawidził jej, w wyniku czego pewnego dnia zaczął majstrować przy systemie hamulcowym samochodu jego żony, w wyniku czego w następującym wypadku żona i córka zmarła. Na przestrzeni kolejnych lat wyniknęło, iż gość wykorzystywał kobiety i tym podobne. Część z kobiet, z którymi się zapoznawał, była z nim blisko tylko i wyłącznie ze względu na jego pieniądze, a gość w skrócie dostał to, na co zasłużył. Niemniej z czasem zauważył, jak okrutną zbrodnię popełnił i postanowił zrobić wszystko, aby odwrócić bieg wydarzeń i żeby ta jego okrutna zbrodnia nigdy się nie wydarzyła. Nawiązał zatem kontakt z Birs i teraz jest w stanie zrobić cokolwiek. Dosłownie cokolwiek. W poszukiwaniu odkupienia. I właśnie w ten sposób przedstawia się fabuła chapterów 1-3 w Dark Deception. Na temat czwartego jeszcze nie grzebałem, bo mój mózg no nie dałby rady przetrawić takiej ilości informacji, dlatego ten film też jest rozbity na kilka, a te kolejne przyjdą w przyszłości, a też niedługo zajmiemy się chapterem numer 4. Już naprawdę. A z tego co widziałem, czwarty jest naprawdę no ciekawy, szczególnie te króliki są fajne. No i cóż, moi drodzy, jeżeli ten materiał wam się spodobał, to strzelcie pod nim kciuka w górę, zostawcie także subskrypcję na kanale, ponieważ dobijamy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. Wielkie dzięki za 95 tysięcy subskrypcji na kanale, już jesteśmy naprawdę mega blisko.
Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, wyczekuj również tych następnych, a także wpadaj na mojego Discorda, Instagrama, zresztą resztę, wszystkie linki masz w opisie. No i cóż, tymczasem moi drodzy, to już tyle na dzisiaj, ja jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do tego momentu. Cóż, jeżeli dotrwałeś, napisz w komentarzu małpa. Tymczasem już tyle ode mnie na dzisiaj, mówi do was Mondar, trzymajcie się ciepło i życzę wam wszystkim miłego dzionka, miłej nocki i wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło, cześć!